Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Marcin, Marcin tutaj pyta, dużo pytań zadaje, no i teraz też zadał. I tak mi tutaj kadzi na samym początku. Szanowny panie Stanisławie, geniuszu publicystyki. O, dziękuję bardzo. No, każdy jest zadowolony ze swego rozumu, ja też. Mam pytanie o Hołownię, który według pana teorii spiskowej został namaszczony dla Polski jako alternatywa dla PO. Jednak coś mi tutaj nie pasuje. W jaki sposób ludzie stojący za Hołownią mogliby go wynieść na piedestał, jeżeli nie będzie miał poparcia społecznego i naród go nie wybierze? Natomiast to, czy poparcie wzrośnie, zależy przecież od gustu wyborców, a nie ludzi z zewnątrz. No, widzę, że pan, proszę pana, myśli, że w demokracji to wszystko jest naprawdę, że poparcie wyborców i tak dalej, jeśli od gustu wyborców wszystko zależy, a nie od ludzi z zewnątrz. Wie pan, bardzo możliwe, że tam w jakimś stopniu tak jest. Ale należy pamiętać o spiżowych słowach klasyka demokracji Józefa Stalina, który powiada, że w demokracji najważniejsze jest przygotowanie odpowiedniej, prawidłowej alternatywy dla wyborców, dla właśnie narodu. A kiedy jest alternatywa przygotowana prawidłowo? Wtedy, kiedy bez względu na to, kto wygra wybory, będą one wygrane. I ci ludzie z zewnątrz, których pan tak enigmatycznie tu nazywa, dysponują bardzo dobrymi socjotechnikami, które dzięki którym mogą w stosunkowo krótkim czasie, no nie z tygodnia na tydzień, bo to jest raczej bardzo trudne, ale w ciągu roku odwrócić sympatię opinii publicznej. Podam przykład. W roku 2013, kiedy Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, prezydent Obama zapalił zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, co oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki tutaj w naszym rejonie, no to zaraz trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej i zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Innych dygnitarzy dlaczegoś nie podsłuchiwali. A tamci też chodzili do knajp. No i w rezultacie, kiedy na początku 2014 roku te rewelacje zaczęły przeciekać do niezależnych mediów głównego nurtu, no to rzeczywiście były trochę, tylko kompromitujące dla dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Pokazywały te wstydliwe zakątki wszystkie. No i to sprawiło, że sympatia opinii publicznej trochę się zmieniła i dzięki temu w roku 2015 prezydent Duda został prezydentem, znaczy Andrzej Duda został prezydentem, chociaż Bronisław Komorowski jeszcze pół roku wcześniej był pewien, że nie ma z kim przegrać, a tu pół roku później przegrał i to z kim? Z panem Dudą, którego wcześniej nikt nie znał jako polityka samodzielnego. Także takie cuda się zdarzają, no a Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. Także Polska przeszła pod kuratelę amerykańską i nastąpiło przemodelowanie sceny politycznej w taki sposób, że z pozycji lidera została zdetronizowana ekspozytura polityczna Stronnictwa Pruskiego. A na pozycję lidera wysforowała się ekspozytura polityczna Stronnictwa Amerykańsko-Żydowskiego. No i teraz wróćmy do pana Hołowni. Pan Hołownia pojawił się na polskiej politycznej scenie tak ni z gruchy, ni z pietruchy, ale warto zwrócić uwagę, kto był tutaj jego impresario, który zresztą nadal tam go dyskretnie, że tak powiem, nadzoruje.
to jest pan Michał Kobosko, który zanim został oficjalnym impresario Szymona Hołowni na terenie naszego Bantustanu, no to był członkiem bardzo wpływowego think tanku amerykańskiego pod tytułem Rada Atlantycka. Tam są wojskowi, tam są bezpieczniacy amerykańscy, tam są Goldmany Sachsy, no i tam inni tacy, także to jest bardzo wpływowa grupa. No i pan Kobosko tutaj nagle zakochał się w panu Szymonie Hołowni i postanowił go nam nastręczyć na jasnego idola. Bardzo możliwe, że ale jeszcze tutaj w jednym się pan myli. Pan Hołownia nie jest przewidziany jako alternatywa dla Platformy Obywatelskiej. Pan Hołownia jest przewidziany jako alternatywa dla Prawa i Sprawiedliwości, zawczasu już przygotowana, gdyby Prawo i Sprawiedliwość się wywróciło na skutkach walki ze zbrodniczym koronawirusem, bo to może się wywrócić na tych skutkach, wszystkiego się nie da zaklajstrować, no i wtedy stronnictwo amerykańsko-żydowskie nie może dopiero wtedy szukać na gwałt jakiegoś jasnego idola. Jasny idol musi być już z góry przygotowany i właśnie pan Hołownia taki jest. Natomiast jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, no to już widzimy, że zaczynają się transfery, że tak powiem, z Platformy Obywatelskiej, pan Bury, pani Mucha, a to myślę, że to są takie dwie jaskółeczki, które tam czynią wiosnę. Także, a wyborcy, no wyborcom się może to wszystko bardzo spodobać, zwłaszcza jak pan Hołownia jeszcze coś tam im powie, w jaki sposób będzie nam przychylał nieba i tak dalej, to wtedy opinia publiczna, tak jak kobieta, jak to w tej, operze La Donna e Mobile się śpiewa, no to właśnie opinia publiczna jest też taka zmienna. Pan Jacek Dworzański. Witam, szanowny panie Stanisławie. Wysłuchałem ostatnio kilka wystąpień pana Hołowni. O, wydaje mi się, że nie ma on nic do powiedzenia i jest tylko bardzo bezbarwnym celebrytą. Jednak wspominał pan, że stoją za nim stare kiejkuty, a poparcie polityczne jego ugrupowania stale rośnie. Czy jednak paradoksalnie poprzez pana Hołownię byłaby możliwość dogadania się prawą myślących Polaków ze starymi kiejkutami, jak to ma miejsce na Węgrzech? To jest to pierwsze pytanie. No, przede wszystkim za panem Hołownią, tak jak już tu mówiłem w odpowiedzi na pytanie pierwsze, stoi nasz najważniejszy sojusznik. A stare kiejkuty to o tyle, o ile ta część starych kiejkutów, które zostały wciągnięte w 2015 roku, 18 czerwca, po takiej konferencji, międzynarodowej konferencji naukowej MOST, na listę naszych sukinsynów. No to te rzeczywiście tutaj będą wspierały pana Hołownię, a być może inne stare kiejkuty, te, które utworzyły Platformę Obywatelską, uznają, że ten eksperyment już się wyczerpał i trzeba likwidować Platformę Obywatelską, no to wtedy oczywiście pan Hołownia zostanie jasnym idolem, zwłaszcza gdyby naczelnik państwa się przeziębił, to znaczy gdyby Prawo i Sprawiedliwość się wykotłowało na ekonomicznych skutkach walki ze zbrodniczym koronawirusem. Czy jest możliwość dogadania się ze starymi kiejkutami prawomyślących Polaków? No, proszę pana, nie po to tutaj nasz najważniejszy sojusznik i stare kiejkuty wspierają pana Hołownię i go tutaj lansują, żeby zrobić przyjemność prawomyślącym Polakom. Nie, pan Hołownia wie, skąd mu wyrastają nogi, w związku z tym żadnych takich koncesji, takie koncesje wydają mi się bardzo mało prawdopodobne. I pytanie drugie. Które stronnictwo, ruskie, pruskie czy amerykańsko-żydowskie, jest najmniej szkodliwe dla naszego nieszczęśliwego kraju? Łączę serdeczne pozdrowienia. To nie zależy od nich.
to zależy od tego, co im tutaj rozkazują mocodawcy. A mocodawcy rozkazują im raz to, raz tamto, raz owamto, więc bardzo trudno jest określić, które stronnictwo jest najmniej szkodliwe. To każde może być szkodliwe albo więcej, albo mniej.